Ostatnio Capcom bombarduje nas newsami na temat Resident Evil Remake. W ogóle remake'i są teraz na topie, no w sumie do premiery zostało już niedużo czasu. Ale zobaczmy jeszcze jedną sprawę ciekawą. Capcom nie zwalnia tempa. Newsy na temat Resident Evil 8 również pojawiają się. No niby od insiderów i jakieś tam niby plotki. Natomiast na razie Capcom tego nie zaprzecza. A coś jest na rzeczy. Dlaczego? Bo insiderzy są dosyć sprawdzeni, tak Nemesis? Kto dał pierwszy te newsy i o czym tak naprawdę? Pierwszymi takimi konkretnymi doniesieniami odnośnie Resident Evil 8 pochwalił nam się Aesthetic Gamer. Ten insider, on już się wcześniej nam sprawdził, bo w sumie to od niego wyszedł Lico Resident Evil 2 Remake w 2015 roku i to on zaczął tak naprawdę ten temat i to się wszystko sprawdziło. Właśnie, sprawdziło się. I to się sprawdziło, dlatego jego jakby takie donosy można brać tak no powiedzmy pół serio. No pół serio, no trochę na poważnie, Capcom tego nie zaprzecza, więc... A i nie potwierdza, no to raczej normalne jak to w tej plotki. Sytuacji, tak. Według tych informacji Resident Evil 8 już 3 razy miało jakby swój etap produkcji, czyli grę wznawiano... I grę podobno jakieś 5 miesięcy temu dopiero wznowiono od zupełnych podstaw. Czyli pamiętacie, kiedy nagrywaliśmy dla was materiał o niedokończonych sprawach? Tam mówiliśmy o projektach z serii Resident Evil, które nie ujrzały światła dziennego. I Capcom, jak widać, tą tradycję sobie podtrzymuje. W to byłbym skłonny uwierzyć. Tak, bo co jakiś czas pojawiają się takie plotki, a później się to wszystko sprawdza. Wychodzi 1,5 Resident Evil, 0 na Nintendo 64, które też się nigdy nie pojawiło oficjalnie, lub 3,5. No i właśnie, to Resident Evil 3,5 chyba zostaną pomysły z niego wykorzystane. Chris Redfield, Ethan Winters mają być głównymi bohaterami, tak jak mieliśmy tutaj wspomnianą dwójkę w Resident Evil 7. Nacisk na technologię VR, co by się pokrywało z premierą PlayStation 5 i później pewnie VR 2.0. I nową wersją VR-a. Przypomnijmy, że Resident Evil 7 i VR miały bardzo dużo sensu wspólnego. To te dwa produkty jakby promowały się nam tutaj nawzajem. No to jest jakby top VR-a, tak? Gra, no. Pełna gra, nie żaden indyk i fenomenalne sprawdzenie się właśnie PlayStation VR. I właśnie, Ethan Winters, tą postać chyba najmniej poznaliśmy w Resident Evil 7. Ja osobiście mam nadzieję, że rozwiną go bardziej. Nawet twarzy nie widzieliśmy. Tak, rozwiną go bardziej w Resident Evil 8 wraz z Redfieldem Chrisem. To może być dosyć ciekawe. No a tereny jakieś się tam pojawiały, bo tam są wzmianki na temat jakichś śnieżnych terenów, tak. Wilkołaki, no co tu chodzi tak naprawdę? To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie w górach, no tam mieliśmy tylko Resident Evil 6, tam przez pewien czas siedział w górach, tam w kampanii Sherry i Jake'a. No, poczekaj, góry Arklay. Ale właśnie góry Arklay, dobrze powiedziałeś. No, chociaż te góry to znaczy takie pagórki, takie Beskidy. No ale, no dobra. Ale tak, może być teren górzysty. Jest tam wspomniane coś o jakiejś wiosce. No pierwsze doniesienia, jakie tam były, to nie było terenów powiedziane, gdzie to się akcja będzie działa. Nie. Wszyscy podejrzewali, no, że raczej w Stanach, a okazuje się, że z plotek, które się okazały, no wychodzi na to, że to będzie Europa, czyli Resident Evil 4. Tak, dlaczego? Niemiecka redakcja Gamers.d dotarła do nich rzekomo nowych informacji, które są troszeczkę sprzeczne z tym, co podaje Aesthetic Gamer. Według nich akcja ma dziać się w Europie. No, zupełnie jak Resident Evil 4. No tak, jak to wspomniałem, tak. Tak. Czy tak będzie? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwników, no bo wstępnie tam mówiliśmy, że wilkołaki, to mocno to co w ogóle z tym wilkołakami chodzi. No, okazuje się, że właśnie z nowe doniesień to ma być jakaś hybryda, połączenie. No tak samo jak były pierwsze plotki właśnie na temat Resident Evil 7 przeciwników, że będą zombie. Okazało się, że to nie są do końca zombie, więc ja raczej bym stawiał to jako plotkę taką właśnie w tym samym stylu. Mało tego, mówi się o... Dzisiaj z Gamers.d mówili przecież też o obecności zamku, jak w Resident Evil 4, nieco mniejszym. Ciekawe, skąd wiedzą, że będzie mniejszy. To jest ciekawe. To jest też ciekawe. Ale dlaczego wspominałeś tam o Resident Evil 3,5, bo kogo powrót zapowiadano? No właśnie, Hookmana, czyli tego faceta z hakiem, który nas ścigał w jakichś halucynogennych wizjach Leona Kennedy'ego. Właśnie w tej wersji Resident Evil 3,5 i ta opcja też może powrócić, raczej powróci. I już mówiliśmy wcześniej, że Capcom to taki producent, który lubi korzystać z jakby takich wcześniej swoich, z takich wcześniejszych konceptów. I to wszystko się sprawdza, bo swoich wersji wracając jeszcze do Resident Evil 2 Remake, przecież walka z Birkinem dzieje się w tym pomieszczeniu, w którym miała się dziać w Rey 1,5, prawda? Dokładnie. I to wszystko ma i to wszystko się jakby łączy. Tak, tutaj. Oni sobie to wykorzystują i tak samo jak wspomnieli teraz o tych zombiakach w zbrojach. Znowu Resident Evil 4 się kłania. W połączeniu z Resident Evil 3,5. Zombie w zbroi, czy to ma sens się udać? Ma, bo jeżeli oglądasz ostatnie sezony The Walking Dead,
Tam pojawiały się takie, jakby nazwijmy to, modele. I to faktycznie zdawało egzamin. To by było ciekawe nawet w walce, bo wyobraź sobie, że idzie taki zakuty w... No wiadomo, że to nie będzie jakaś tam śniąca zbroja, tylko taka porzewiała, pewnie odpadający metal gdzieś. No na pewno, to ma być horror. To sama walka może być dzięki temu trudniejsza. Trzeba będzie w konkretne punkty trafiać przeciwników. To mi się bardzo podoba. Mało tego, nie powiedzieli nic na temat tak naprawdę technologii, jaką będzie napędzana. Ale myślisz, że to nie będzie re-engine? W drugiej wersji? No. No ja myślę, że ustawiam. Dla mnie to jeden z najlepszych silników. Zwłaszcza, że on się sprawdził w Resident Evil 7. Devil May Cry 5. I jeżeli będziemy mieli widok również z oczu, a raczej tak będzie, no to jedna opcja to jest re-engine. Tak samo jak mówiłeś tutaj w walce z zombiakami w zbrojach, no lepiej się to sprawdzi właśnie mając na głowie VR-a i grając w widoku FPP. Lepsza taktyka. I poza tym, jeszcze tak wtrącę, zwiedzanie domu Bakerów z widoku z oczu oraz z VR-a dało niesamowity klimat, a pomyślcie sobie, co by dało właśnie zwiedzanie zamku, którego, no nawet jak tak wyobraźmy sobie takiego jak w Resident Evil 4, to już daje fantastyczny feeling. A w RE8 jak wymyślą? No może z tego być naprawdę kawał godnej gry. Kolejnych z tych, co ci insiderzy nam doniosą, Ethan ma być ścigany przez wiedźmę lub kilka wiedźm. Ty grałeś ostatnio w nasze polskie Blair Witch. Wyobrażałbyś sobie taki motyw zaimplementowany do Resident Evil 8? Wyobrażałbym sobie, z tym, że no samo Blair Witch jakoś nie porwało mnie wybitnie. Nawet ta wieźma tam... Nie będę wam spoilerował, no ale gra jest według mnie tak na 6 na 10 w mojej ocenie. Natomiast ściganie Ethana Wintersa, no w ogóle temat ścigania to się powtarza teraz w Residentach non-stop. Przecież w Resident Evil 7 Jack Baker również nas ścigał, tak? No, Resident Evil 3 jest wiadomo. No właśnie, czyli wszyscy nas gdzieś tam ścigają, a w Resident Evil 8 bardziej to widzę w formie wizji, tak? Tych wiedźm. To jest dosyć ciekawe. Czyli prawdopodobnie, bo tak, tutaj są doniesienia średniowieczny setting ogólnie gry, te wiedźmy, wilkołaki, to wszystko takim okultyzmem trochę mi tu pachnie. Trochę takim okultyzmem i właśnie coś takiego jak właśnie Los Illuminados z R4. Właśnie dla mnie to jest bardzo zbliżone. Ja bym się nawet nie zdziwił, Nemesis, jak akcja działaby się w samej Hiszpanii. W tym samym podobnym miejscu, a może nawet w tym samym zamku, co Resident Evil 4. Nie byłoby to fantastycznym zabiegiem? W sumie zamek nie został zniszczony w żaden sposób. Przez Capcom? A nie byłby to fajny zabieg? No byłby. Byłby fajny. Powrót do tych samych klimatów, wtedy nie musieliby odnawiać, słuchajcie, Resident Evil 4. Nie musieliby robić remake'a. Ja też tu właśnie dużo widzę zapożyczeń z Resident Evil 3.5. Naprawdę, ten zamek, ten taki półmrok, ten Hookman, te wiedźmy tam w Resident Evil 3.5, tam były laleczki takie. Tam się tam w pewnym momencie działy. Też były halucynacje, miał Leon, to co tutaj też się zapowiada. A jeszcze zapytam cię o jedno, bo w Resident Evil 7, no wiadomo, kto się tam pojawia, się Chris Redfield. I wiele osób miało takie jakby obiekcje co do designu. No mi się design akurat tego bohatera w tej części bardzo podobał. No, mi się bardziej kojarzył z designem ze starej części Residenta. Też i... Są tutaj też, pojawiają się takie wzmianki, że twórcy mają dokonać takiego redesignu tej postaci, przeprojektować ją. Czy chciałbyś, żeby ją przeprojektowali, czy chciałbyś, żeby została taka, jaka jest? Żeby została taka jest, bo tak jak mówiłem, wspomnienia wracają do poprzednich Residentów, zwłaszcza jedynki, bo dla mnie ten model jest dosyć podobny. Też Code Veronica. Natomiast Resident Evil 5 troszeczkę odbiegł, dużo odbiegł od modelu, tak samo R6. Cała Resident Evil 8 jako gra ma akcją przypominać, tempo akcji ma być takie utrzymane jak w dodatku do Resident Evil 7, No The Hero, właśnie, fajny dodatek. Bardziej nacisk faktycznie na akcję. Dużo tam było walki, natomiast sam dodatek bardzo mi się podobał, bo też fabularnie się tam kończył. I co, i według doniesień chcą zrobić tak, z tego dodatku przenieść na całą grę 8. Takie kojarzenie akcji. Nie chciałbym tego akurat, szczerze mówiąc. No właśnie. To musi być, dla mnie to musi być dobrze wyważone, bo Resident Evil 7 bardzo dobrze to wyważył, bo tam mieliśmy dużo walki, ciekawe walki z bossami. Ciekawa eksploracja. Chcę, żeby to było utrzymane w takiej konwencji. Może być ten średniowieczny zamek, mogą być te zombie w zbroi, jeżeli to będzie wszystko naprawdę fajnie designem podane, będzie straszyło. Jestem absolutnie za. Jesteś absolutnie za. No ja tak samo jestem, absolutnie na tak, bo wiem, ile radości i strachu jakby sprawił mi Resident Evil 7. I właśnie PlayStation 5, Xbox Series, następna generacja. To jest już pewne raczej, że na nową generację ta gra wyjdzie. Będzie obsługa VR-a, też mi się tak wydaje. Capcom jeszcze ma jedną grę w rękawie i czeka na ujawnienie ją właśnie przy PlayStation 5. Jaka to będzie gra, no nie do końca wszyscy wiemy. Mało tego. Może się okazać, że właśnie to będzie Resident Evil 8. Wspomniano o tych wilkołakach w kontekście spin-offu z serii Resident Evil. A co byś powiedział, gdyby jeszcze zaserowali nam Revelations 3? Kontynuację tego świetnego naprawdę cyklu. No byłoby tego już naprawdę dużo.
Słuchaj, i teraz tak, jeszcze mówi się o umieszczeniu cyfry 8 w logo, bo według doniesień Aesthetic Gamer ta cyfra 8 miała przypominać taki splot DNA. Tak. To by było ciekawe. A tutaj znowu mówią nam, że no, w firmie to jest jeszcze kwestia dyskusyjna. Komu wierzyć? No ja szczerze mówiąc skłaniam się ku Aesthetic Gamer, bo jego donosy faktycznie się nam sprawdziły. Wtedy się sprawdziły, a teraz serwis games.de, niemiecki serwis, podaje swoje jakby newsy. Może to być też forma reklamy i marketingu, aby właśnie taka strona zaistniała, tak? Jest to reklama dodatkowa. Natomiast słuchajcie, no dalej są to plotki i sobie dywagujemy na ten temat. Ale wszyscy o tym piszą. Wszyscy o tym piszą, zaczyna się naprawdę konkretnie dziać. Myślę, że Capcom niedługo coś puści jakąś parę z ust. No, premiera niby półtora roku do dwóch lat. No jestem w tym tempie skłonny w to uwierzyć. Bo oni twierdzą z kolei, dwa lata to akurat byłoby okej. Oni z kolei właśnie twierdzili dzisiaj, że jakby produkcja gry nie była w ogóle zatrzymywana, że tam nic się nie... To idzie jakby swoim tokiem. Ja natomiast jestem skłonny uwierzyć, że była wznawiana kilkukrotnie. Chodzi przez pryzmat tego, że prawdopodobnie duży nakład jakby zespołu poszedł w remake'i. Tak, bo na początku założę się, że był taki moment, w którym oni nie byli pewni sprzedaży tego. Gra się sprzedała, Resident Evil 3 Remake, podejrzewam, że również też się fajnie sprzeda. I oni wtedy już mogli postanowić całkowicie postawić na Resident Evil 8. I teraz są równolegle robione gry. Jakie gry? Słuchajcie, Resident Evil 8 i Code Veronica Remake. I Code Veronica Remake będzie właśnie następnym odcinkiem. Podyskutujemy sobie na temat tego remake'u, bo wiemy, że była to świetna gra, świetny tytuł, który został w niektórych kręgach niedoceniony z racji tego, że wyszedł najpierw na Dreamcasta, na wyłączność, a później dopiero na PlayStation 2. Minęło kilka dni temu 20 od premiery, a Capcom chyba zauważyłem ma tendencję co 20 lat wydawać remake swoich gier, bo tak było z R2, tak jest z R3. I teraz pozostaje kolejna Resident Evil Code Veronica. Ale o więcej dyskusji porozmawiamy o nowym odcinku Evil TV w kolejnym. Ale jeszcze to nie koniec. Dlaczego? Ponieważ pojawiły się kolejne newsy, tym razem o serialu Resident Evil na Netflix. Kto ma Netflixa? Ostatnio w ogóle Wiedźmin szaleje na Netflixie. Natomiast kto ma Netflixa, ten może wyczekiwać nowego serialu, właśnie Resident Evil. A co? Przyszukują nam teraz producenci na Netflixie? Wiedźmin pokazuje, że da się. Dokładnie. Da się i całkiem nieźle się da, więc liczymy na kolejną produkcję Netflixa, tym razem Resident Evil. Czy będzie to hit, czy krab, okaże się w praniu. Fajnie, że uczestniczyliście w poprzednim odcinku w naszych kubkach, jak widzicie już ich nie ma. Niestety nie mogliśmy rozdać wszystkim chętnym, którzy ogłosili się w komentarzach, ale nic straconego. W przyszłości będziemy dalej to prowadzić, takie akcje, bo no, sprawiają po prostu nam radość. Jeżeli możemy coś przekazać od siebie dla Was. Także używajcie kubków, pijcie z niego, co tam uważacie. Kawa, whisky, co chcecie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć.